czekasz tytułki. No. Rywin, Rywin, no. Tam miał cygara w więzieniu. No miał wszystko, no. A jeszcze po cichu tutaj podchodzi wujek, no. Bo załatwił sobie zaświadczenie, no fakt, że on też taki, tak, taki odkryły, że on ma tam cukrzycę i w ogóle, no to sobie jeździł niby na badania, a tak naprawdę to sobie jeździł na weekendy. Jak się ma kasę, to wszystko mogło. Tak, na to więzienie. A co, pan naczelny do działki nie dostawał? Nie każdy ma. Doliczone czas gry, no jak ja w rodzicu, ponieważ... No, że mogę jeszcze gdzieś tam... Od czasu do czasu, na policji, tylko na wydziału to mam dane. Słuchajcie, najbliżej stacji kolejowej w rodzicu to był Aleś Śledczek, się chciał kupę i siuszu, a do domu miałam dalej, to ja szłam tam do nich na kupę normalnie, bo znam naczelnika więzienia. No to jak wyszłam z toalety, to pan naczelnik mnie zaprasza, bardzo dobre są ci zawsze, miał coś dobrego. I jak mnie kiedyś, kiedy było lato, zaprosił na dziedzinę zdjęcie. A jutro jest druga niedziela w końcu. Nie, druga niedziela była w zeszłą niedzielę. Ale dlatego, że pierwsza, bo pierwsza była piątego. Na miesiąc, to miesiąc. Druga niedziela, miesiąc. Dali się ograć Mędrą. Ja przede wszystkim byłem rozczarowany postawą Cristiano Ronaldo. Bo jeżeli się tydzień pójść do datą, to może... Piątego się zaczął, sprawdzałam kalendarze. Piątego, piątego plus siedem to jest ile? To była dwunastego. No to dwunastego była druga. Tak, tak, to nie. Jest Cristiano Ronaldo, tak. Bo ja tych badaczy dobrze znam, bo ja ich nawet lubię, ale tą jedną badaczkę skrzyczałam i po prostu jeszcze... Tak, tak, bo ona swojej winy pilnuje, ja mówię to... Ewka, jak jeszcze raz mi weźmie, to już płacę. Ewka to rozumie, a ty nie rozumiesz, że nasza doktrynie Cristiano nie można, a ja wzięłam jej, wiesz, pod włosy. Tak, bo ja, wiesz, ja się nie kłócę, ale jak to mam na języku, jak mnie to denerwuje, to ja stanę i jej to powiem. To ty siostry jesteś nasza doktryna Jezusa Chrystusa, czy ty może jesteś misjonarką szatana? Słuchaj, ja wyszłam, ty byś mi raz ona powiedziała, że ona została tam i powiedziała jej po mnie to samo, co i ja. No ta badaczka mało trupem nie padła. Potem tu jeździłam gdzieś autobusem przed Łazienkowską trasą, to ona mnie widziała, tam dzień dobry, ale nie zbliżałyśmy się do siebie. A to słuchajcie, to ja byłam na przystanku wczoraj na wiatraczu, bo się skadził. Właścicielka Wizli. No, proszę. No. I słuchaj, jakaś baba, ale to już naprawdę taki pan, nie troszczcie się, Jezus powiedział. Dobra, ale chcę ja coś powiedzieć. No, to baba, w końcu zaczęła indoktrynować. Widzę, niech pani przyjdzie. No, Ewka, weź mi. Byli w tym posiadaniu gdzieś. Że zaprosiła na małżeństwo różańcowe. Ja sobie podjechałam te dwa przystanki, odwróciłam się do babę i wysiadając cicho, wymytą dobra, popatrzeć się na mnie, jak wysiadała. Weź mi ten jeszcze raz, muszę nitkę mi jeszcze jedną. Patrz, jak ona mnie traktuje. Nitkę, mówi, nitkę. A nie ma proszę. A poproszę. Nitkę! Please. Już ci po grecku uczyła. Powiedz parakala, parakala. Idź, to się wydłużyć nie da. Po tym rozczarowującym sezonie w lidze, gdzie kończą się para kalo, gdzieś nie wolno. Ja nie zrobię. Ona nie widzi, no. Ona dobrze widzi. Ona wcale nie widzi. O, tu stań, masz. To wcale nie widzę. Temu zespołowi przede wszystkim może, że przebudzi się Lukaku, odzyska to. Oni udają ślepy. Ważę, bo teraz to mam jego. Nie no, bez jaj, no. No musisz przejść, no to co? No daj mi dojść do okna, bo nie widzi. No bo czego ty tam robisz? Jak go trącę, gdzie nie pójdę, to on za mną. Ma jakiś słoik z tego. Ze świnkami nicackimi. To już jest jeden z faworytów, to nie jest tak łatwo. Proszę Państwa. Tu jest kamera Radia Conchita. Jeżeli twoje dupsko, zobacz. Ale to robisz teraz. Ale widzisz, co ty w kamerze widzisz?
To wolę moje dupy niż twoją rękę. Ewy dupa, fotografia normalnie. Ale ty tego nie będziesz oglądała. Dlaczego? A co to cenzura? To Litwinka Lasota, bo to idzie na Litwę wszystko. I ta Litwinka Lasota bardzo po prostu kochała sztukę, artystów i myśmy u niej występowały. Ona robiła wernisaże, promocję książki i miała przy sobie zawsze tego Stefana Centomirskiego. A ten Stefan Centomirski, Sibirak, on jechał do Polski, nie mógł dojechać i w końcu dojechał. Był tu parę lat i tu umarł. I piękne kobiety, kapelusze, kwiaty, szmaty wkładał, takie różne, że te obrazy coś miały, były wypukłe przede wszystkim i no, treści i wzdłuż i przesz była, Centomirski, to więc Bukowski z gazety, bo to taki dziennikarz, on się tam podkochuje do tej Napiórkowskiej, no on napisał w gazecie i jest w archiwum gazety, że Stefan Centomirski to się przed nim nie umywa nawet Van Gogh, Leonardo da Vinci. No taki artykuł napisał, że ja po prostu tę kartkę wyrzuciłam, ale mówię, słuchaj, daj jeszcze raz ten artykuł. A on mówi, jest w archiwum w internecie. Jest. Mało kiedy mi się trafia, tylko dzięki okularom, a tak już mówię. Także proszę Państwa, życzę Wam nie pomogą, nic ani u badaczy, ani gdziekolwiek. Tak, ja to chcę Eurokonsita Barbie, Nie Langstrom, ekstra. Patrzałam wszędzie. Nie owinęłaś i koniec. Daj mi to, dodejmij. Masz to tutaj, albo Ty już nie wyjdziesz, babo, mamy z Tobą wielki kłopot codziennie. Gdzie mnie to patrzysz? No bo śmieci, że znajdę się, boisz. Nie trafiają. To właśnie w takich spotkaniach, no mówię, masz jedną sytuację, otwiera ci się wynik dobry, musisz to wykorzystać. Wtedy jest łatwiej, poszukaj siebie, ja nie pamiętam. Lida, ja wiem, gdzie ja położyłam, dlatego głośno mówię. Nie jestem ciekaw tego spotkania, niby tutaj... Ja pilnuję tego zawsze, a ty w szkole roku. Na pewno dostarczam tutaj emocje. W mnie niepokoi, bo teraz tak sobie właśnie uświadomiłem, że jeśli miałbym powiedzieć, co mi się nie podoba w grze reprezentacji Polski, nie podoba mi się to, jak wykonujemy stałe fragmenty gry, które podobno były tak ćwiczone. Podobało mi się to rozegranie, że to było w Lewandowskim, ale mamy naprawdę bardzo dużo rzutów rożnych, z których nic nie wynika, a inne drużyny kilka takich rozegrań. Mogę sobie z tego tytułu przypomnieć płaska piłka na 11-12 metr i zakończenie strzałów kombinacyjne to rozegranie. Mnie trochę tego u nas brakuje. Ale na przykład Niemcy, tam mistrzostwa świata w Brazylii, no przyzwyczaili nas do dobrych dośrodkowań, mają egzekutora, czy jest nie Krosa i w pierwszym spotkaniu Kroos dał tutaj po jego dośrodkowaniu, zapewniło to prowadzenie, ale w meczu z nami nic nie było, tak? No, ciekawy wątek, ale muszę Wam niestety przerwać, bo już nas tutaj gonią. Żywek jeszcze powie gol. Powiedz gol. Tak, powiedz gol. No nie, Żywek się już zanudził naszą rozmową niestety. No cóż, niestety musimy powiedzieć prawie godzina Euro 2016 i jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu. Tomek Sokołowski, były reprezentant Polski. Dziękuję. Żywisław Rzeszyński. Dobrze, ja nadal nie mam świetnie. Dziękuję bardzo. Obchodzi mnie, bo świnia jestem. Ostatniego Polaka w alfabecie. No właśnie. Pan Gapiński, dziękuję Państwu bardzo gorąco. Do usłyszenia. Jeszcze więcej euro. To też tak. Jak Dominika na obozu, to się podtrzymała tego chlumka. O, nie wycesowała tą świnkę do wątku. A nie, to nie ma. Chlumka rumień. To wszystko stoi. Nie dałeś idzie do przodu. Andrea była pierwszym krajem, który się już podpoczył 15 wieku. Przerwać między meczami. Oceny i programy. Nie wyprowadzi. 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 Nie
Europejska Noc Literatury i Literacki Spacer po Wielkiej Wyspie z plenerowym czytaniem prozy przez Jan Deszczyra, figurę Dzięckiewicza. 18 czerwca na Stadionie Miejskim. Hiszpańska Noc z Carmen i Operą Wrocławską. Teraz wraz z Wrocławiem wspólną przestrzeń kultury tworzy miasto Szczecin. Szczegóły na www.wrocław2016.pl. Ja się z tym Ale to jest mega paczka. Nie, to jest w każdym domu. Tylko 3,88. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Pierwsze radio informacyjne. Sobota 18 czerwca, minęło południe. No, 12 już. O, 18 czerwca. Informacje. Jak? Jak ten czas leci? 100 tysięcy osób nadal bez prądu po wczorajszych nawałnicach. W Warszawie rusza Marsz Godności. Zatrzymanie domniemanych terrorystów w Belgii. A widzisz, o terroryści zatrzymanie. Po wczorajszych nawałnicach ponad 100 tysięcy osób nadal nie ma prądu. Najwięcej awarii według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest na Mazowszu i Podlasiu. Wczoraj po burzach i wichurach prądu nie miało blisko 370 tysięcy odbiorców. W wyniku nawałnic w całym kraju zginęły 4 osoby, a 28 zostało rannych, w tym 5 strażaków. Są też duże zniszczenia. Wichura zerwała lub uszkodziła dachy ponad 760 budynków. Pod hasłem Prawa Człowieka, Prawami Kobiet w Warszawie rusza właśnie Marsz Godności. Agnieszka Rogal. Marsz Godności powinna się iść. Ruszą uczestnicy marszu to dostęp do najnowszych zdobyczy medycyny. Już jest Marsz Godności w Warszawie, powinna się iść. Czy możliwość bezpiecznego przerwania ciąży w ramach obowiązującego prawa. To inicjatywa apolityczna, popierana między innymi przez takie instytucje jak Centrum Praw Kobiet, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundację Feminoteka czy Obserwatorium Równości Płci, Instytut o przerywaniu ciąży. Godności wyruszy z Placu Zbawiciela. Uczestnicy przejdą stamtąd ulicą Marszałkowską do Ogrodu Saskiego. Agnieszka, że każdy ze swoją cipką ma prawo zrobić, co tu chce. Proces lekarzy rezydentów. Młodzi medycy domagają się podwyżek. Chcą zarabiać dwukrotność średniej krajowej. Obecnie zarobki rezydenta w pierwszych 2 latach to około 3000 zł brutto. Postulaty swoich młodszych kolegów po fachu rozumie prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Nie da się w Polsce wyżyć za kwotę 2,7 euro za godzinę. W związku z tym podejmują się dodatkowych prac, poświęcając na to dodatkowe godziny, które to godziny powinien poświęcać na samokształcenenie się lub też na kształcenie się na kursach i zjazdach. Manifestacja lekarzy rezydentów rozpocznie się o 14:00, przejdą sprzed siedziby resortu zdrowia przed kancelarię premiera. Za grupą hakerów Cyberkalifat, działającą rzekomo w imieniu tzw. państwa islamskiego, w rzeczywistości stoją rosyjskie służby, twierdzi Der Spiegel. Tygodnik powołuje się na informacje niemieckich władz bezpieczeństwa. Zdaniem niemieckich służb, działająca w Syrii i Iraku grupa terrorystyczna dżihadystów nie ma wystarczających środków technicznych, by przeprowadzać w sieci skomplikowane akcje sabotażowe. Podejrzenia o udział Rosjan pojawiły się już po ataku na francuską telewizję TV 5 Monde, do którego doszło w kwietniu ubiegłego roku. Wtedy hakerom udało się pokonać skomplikowane systemy zabezpieczeń stosowane w serwisach stacji. Zdaniem niemieckich ekspertów, rosyjscy hakerzy stali także za atakami na konto społecznościowe dowództwa centralnego USA oraz na amerykański MSZ i Urząd Bezpieczeństwa Arabii Saudyjskiej wiosną tego roku. Belgijska policja aresztowała 12 osób podejrzewanych o planowanie ataków terrorystycznych. Biuro prokuratora federalnego podało, że do zatrzymań doszło wczoraj i dziś. W ramach zakrojonej na szeroką skalę akcji przeszukano kilkadziesiąt domów w całej Belgii. Przesłuchano łącznie 40 osób. Kilka dni temu belgijskie media donosiły, że policja tego kraju dostała ostrzeżenie o bojownikach tzw. państwa islamskiego, którzy wyruszyli ponad tydzień wcześniej z Syrii do Europy, by przeprowadzić tam zamachy terrorystyczne. Jedna z tych grup miała zaatakować w Belgii, druga we Francji.
Rosjanie nie zgadzają się z werdyktem Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych, które postanowiło podtrzymać decyzję o zawieszeniu rosyjskich lekkoatletów. Znaczy, że nie zobaczymy ich na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Według Rosjan decyzja organizacji była motywowana politycznie. To niesprawiedliwy werdykt, mówi prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin. Są pewne akceptowane przez wszystkich prawa. Jednym z nich jest to, że kara musi być zindywidualizowana. Jeśli ktoś popełni przestępstwo, to nie karze się całej jego rodziny. Zarzuty Rosjan odpierał szef Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych Sebastian Coe. Decyzja została podjęta anonimowo przez kilkadziesiąt osób z całego świata. Polityka nie grała w niej roli. Kryteria zostały jasno określone. Nie ma mowy o żadnych dwuznacznościach. Letnie Igrzyska Olimpijskie w Rio rozpoczną się 5 sierpnia. Pogoda. Niebo coraz mocniej się chmurzy, z tych chmur na północy i zachodzie popada deszcz, lokalnie możliwe burze. Na termometrach dziś od 20 stopni w Trójmieście, przez 23 w Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Białymstoku, 24 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, do 25 w Lublinie. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. W najbliższą sobotę po 19:00. Do usłyszenia. Ewa Podolska. Sponsorem audycji Zielono Mi jest organizator pokazu specjalnego filmu Królestwo oraz debaty eksperckiej Człowiek i dzika przyroda. Wyzwania koegzystencji. Więcej www.filmkrólestwo.pl. Panie Szczysty? Nie wiem. Pierwszy. Program. To w jedno proszę włożyć torebkę, bo to jest do wycięcia jak i czysty kilku lat. Program telewizyjny. Program telewizyjny. Część jego pierwsza z trzech. Dzisiaj mam nadzieję, że wszystkie trzy się obędą, że nic się nie wydarzy, chociaż ponieważ się zaczęła teraz w Warszawie Marsz Godności Kobiet. Ale Marsz Godności w ogóle, kobiety tam występują w roli człowieka, nie w roli kobiety. To jest pewną nowością. Tak. I tak byśmy chcieli, żeby to było odbierane, prawda? Ten długi głos to jest Eliza Michalik. Dzień dobry. Superstacja i coś jeszcze? Superstacja. Superstacja, prawda? To niedawno jeszcze Radio RDC, znaczy to niedawno, no ile to już? Ponad rok chyba. Już ponad rok chyba. W kwietniu bodajże mnie zwolniono, jeśli dobrze pamiętam. Ale za to, za tym chłopcem fajnie. Ale za to z przytupem, to też ważne. To jest ważne, ale z tych nieważnych ludzi, ale tak ci krótko. Każdy czyste powierza, jak na te głosy rozpuszczone. Tak, rzeczywiście był hałas. Dlaczego ta nabrała, ta nie mogła nabrać? Chińczycy mówią, że kryzys to trudna sposobność. Ja tak do tego lubię podchodzić. I zawsze, kiedy coś się kończy, to przeważnie nie ma tak opanowania. Bo mnie tak jest, że jak jedno się kończy, to drugie się zaczyna. I coś, co się wydawało złe, po czasie widać, że było wstępem do poznania jakichś fajnych ludzi, do jakichś przemyśleń, które coś tam rozwijały. Więc nie ma rzeka. Po prostu mówię, to co myśli, to jest robotą każdego publicysty. Mówić, co musi siać ferment społeczny, powodować, że ludzie myślą, że ludzie w Polsce nie są zgadzać.
ciekawe, że po prostu publiczności poddają doniesienia i taka jest rola. To jest jeden z takich błędów, prawda, które moim zdaniem też popełniono. No jak Ewa za darmo sprząta, to tylko skorzysta. To taki mechanizm, że sami domagamy się obiektywizmu jakiegoś, no ja mam na przykład wyborczy, stąd, że wiadomości były nieobiektywne, albo że jakiś tam dziennikarz, nie wiem, pospieszający, że jest nieobiektywny. Macie te kursy jako wszystkie, jako konserwatorki powierzchni płaskich, ale jak ta za darmo robi, to... Mnie to zawsze zdumiewa, bo zdumiewa mnie to, kiedy... Za darmo robi to źle? ...publicyści, bo to jest naprawdę pierwszy rok dziennikarstwa. Odróżnienie dziennikarstwa informacyjnego od publicystyki. Dziennikarz informacyjny w zasadzie też nie powinien być obiektywny, no bo on po prostu przekazuje informacje, no nie wiem, czy można to robić obiektywnie, czy nieobiektywnie, po prostu się czyta, co się wydarzyło. Natomiast publicysta... Że to jest słowo, gorzej już na poziomie wydawcy, ponieważ on wybiera. Tu, tak, tu no już jest jakiś rodzaj obiektywizmu, który może być. I do niego wymagamy obiektywizmu. Tak naprawdę wydawca powinien być najbardziej obiektywny, ponieważ powinien ważyć między tymi informacjami a nimi na drugą myślę, prawda? A pan dziennikarz przygotowuje swój materiał i to oddaje wydawcy. Natomiast publicysta to jest osoba, która tradycyjnie rzeczywistość, która patrzy, co się dzieje, przesuwa ją przez swoje jak najbardziej subiektywne filtry. To nie jest zarzut, tylko to jest pożądane. Mówi co myśli i ja zawsze na przykład swoją pracę jako publicystki postrzegam jako wykrzania fermentu. Nie cieszy każdy odzwych na moje teksty czy programy i nie obchodzi mnie zupełnie, czy to jest pozytywne czy negatywne. Cieszę się, że ktoś przeczytał, zobaczył, pomyślał, nawet się wkurzył, bo nawet jak się pan wkurza, co pan myśli? To pan zaczyna, uruchamia proces intelektualny i zaczyna pan szukać kontrargumentów, żeby się z tym Michalik nie zgodzić. No. Ale wielu ludzi jednak zaczyna myśleć, zaczyna uruchamiają się jakieś zwoje mózgowe, produkowane są kontrargumenty. I o to chodzi, bo żaden chyba normalny publicysta nie ma ambicji, żeby wszyscy się z nim zgadzali. To byłoby nudne i też niedemokratyczne. Osobiście uważam, że jeżeli ludzie się pobudzą do myślenia. I dlatego zwalnianie ludzi z pracy za to, co myślą, jest grzechem przeciwko nie dziennikarzom publicystom, tylko opinii publicznej, bo nie wiem, czy do ludzi to dociera. Mam nadzieję, że tak, że śmierć debaty publicznej to jest śmierć demokracji, dlatego że społeczeństwo wolnych ludzi tworzy tylko taki wolny obiekt wymiana myśli i informacji. Tylko z tego powstaje ferment, prawda? Musi być wolny obiekt myśli i informacji. Jeżeli tego nie ma, to nie ma fermentu umysłowego, to się kisimy, no z dochodu płyną z prądu. I wtedy jesteśmy takimi zwykłymi rybami. Tak, dlatego chcemy, żeby pan Pospieszalski miał swój program. Ale chcemy też, żeby druga nóżka też miała swój program. Ja bym chciała, żeby poglądy się ścierały, a nie nawzajem uciszały. Mi się na przykład marzy, nie wiem, gazeta, w której na jednej kolumnie jest wielki tekst Ziemkiewicza, a na drugiej wielka polemika, nie wiem, no pana Wojtka Krzyżaniaka czy Elizy Michalik, tak? Gdzie na jednej kolumnie jest Bronek Wilcztajn, a na drugiej kolumnie jest Jacek Rzekowski i to by było świetne. Uważam, że taką gazetę ludzie by kupowali, jak gazety przedwojenne, które uwielbiam i zachęcam państwa do chodzenia do antykwariatów. To jest niesamowite. Czy one były bardzo ostre, takie w stylu amerykańskim, tam gwizdka typu jesteś pan idiotą. Jeśli właśnie narzekamy teraz na język tak zwanej debaty publicznej, to odnosimy to, tak możemy przekazać również stenogramy z na przykład z tamtejszych debat sejmowych, gdzie obrażanie się było, no teraz to jest wersal. Ale to też było inne obrażanie się, bo jak... Tylko tam było literacko bardziej, jakoś tak, no, prawda? Jak mówił profesor Bartoszewski. Ale ja chcę swoją kurwa. Jeżeli ktoś mi mówi, że jestem złodziejcą, to powinien mi to udowodnić. I to jest ta różnica. Więc jeżeli ktoś komuś mówi, jest pan idiotą, na przykład Wojżenański pisał tak bardzo często, no to okej, okay, to była jego opinia. Natomiast nie pisano takie przykryć. Ale nie śpisz teraz, no. Ale chcę cię poszedką przykryć, bo mnie śpisz. Nagrałaś się, jak go tutaj już radzi teraz. Jesteś pan idiotą, bo argumenty są głupie, a jest różnica w zakwestionowaniu cudzej moralności, intencji, człowieczeństwa, pochodzenia.
pierwsza godzina śmieniczki. I pamiętajmy, że wtedy było to pod groźbą, realną groźbą tak zwanej satysfakcji według kolekcji. Pierwsza godzina śmieniczki. Takie powiedzenie, jesteś pan idiotą publiczną. Mogło się spotkać. Radio Conchita. Radio Conchita. Radio Conchita. W tej chwili dzięki anonimowości w internecie nie ponosi się odpowiedzią na... Musisz zadzwonić na karetkę pogotowia, że już umiera. W mediach społecznościowych ludzie pod własnymi naciskami to naprawdę tak. Tak. Niestety, za którymś razem ciebie zgadnę. To tak jak ten Janek Witek dzwonił, wiesz, na policję. Ten policjant przyszedł. Nie popatrzcie, idiota, ja musiałam pokazać. Zakręciłam po głowie, że to jest wariant, że tutaj fajerwerki dzieci puszczają, strzelają, a on mówi, że chce to zamordować. Że to są strzały. No to czyli, że on tak samo jak ty, wyolbrzymia, czyli kłamie, ale że miał schizofrenię, to oni poszli wyszli. Ale ja mówię, Jaśko, nie dzwoń. I on jeszcze raz zadzwonił, potem trzeci raz już nie, Bogu dzięki. Ale oni wiedzą tutaj, dlatego sytuacji. Ja mam dobrą opinię, a Polski ma złą opinię, a Jaśko tak samo. Nie wolno, tak? Ja to rozumiem, to jest naturalne. Elity zawsze pełnią rolę opiniotwórczą i tak elity mamy takie, które zachęcają do tego typu postaw, tak? Ale nie spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać na nasze elity, chociaż... No mamy taką pracę, żeby szukać ludzi cały teraz niektórzy mi mówią, pani Eliza, ale pani to tak się czeka. Ja mówię, no ja mam taką robotę. Elicysta nie jest od tego, żeby usiąść, powiedzieć, jaki pan jest przystojny, To dlatego, że u pani się rozmawia. Nawet jeżeli gość ma pani z dwóch stron, chociaż zwykle to jest jeden, ale nawet jeżeli to jest dwójka gość, to pani na nich nie napuszcza na się. Ja już powiem gościowo, że przyjdzie się popularność na przykład pani Moniki Olej. Wyrażam to często, jest to dla mnie fenomen. To pewnie się, ja tak w zdaniu, bo za chwileczkę przechodzimy do skrótu informacji, ale tak wstępnie. Na czym polega fenomen na przykład pani Olej, czy tego typu... Wydaje mi się, że dość proste. Ludzie po prostu lubią walki w kisielu. To jest takie samo zjawisko, jak faceci chodzą na boks, a kiedyś nawet kobiety stały i patrzyły, jak jest na ludzi. Tak? No, walki są zawsze ciekawe dla większości ludzi, aczkolwiek one posuwają świata do przodu. Zawsze świat do przodu posuwali myśliciele, filozofowie, czasami wojny, ale uważam do tego, że świat do przodu zawsze posuwali ludzie, których było między 1 a 3%. I z tym się należy pogodzić. Większość lubiła inne rozrywki. No i tak jest też teraz. Nasze czasy się niczym nie różnią od czasów starożytnych. Po prostu mamy inne narzędzia techniczne. I to jest taki ruch. Dla mnie to jest to, że zaprasza się dwóch gości i się ich napuszcza. To jest Jerry Springer publicystyki. Ja to zawsze mówię. I tych Jerry Springerów polskiej publicystyki... No wiesz, też możesz mieć rację, bo jak ktoś miliardy nakradł, to tej kasy za dużo nie ma umów herowych, bo żeby to byli prawosławni, to oni nie kradną, bo oni 4 godziny stoją poważnych śpiewają. Okay. A 10% Jerry Springer. W Polsce jest tak, że 95% Jerry Springer. Musimy popracować nad proporcjami. Ja teraz to, co pani... Przepraszam za bardzo do swoich poruszeń, ale właśnie musimy zrobić skrót informacyjny, coś tam jest na naszą godności się dzieje. Tak. Program telewizyjny. Radio Conchita, proszę Państwa, dzisiaj na nowy. Tu
1000 głosów, 1001 drobiazgów, 1001 głosów na plus. Na plus. Na coś tam jeszcze. Na plus. Na coś tam jeszcze. Na coś tam jeszcze. Jest ta, proszę Państwa, kraina Żebracznicy Wielkiej, jak kij w mrowisko wciśniesz, wbijesz kij w mrowisko, to te wszystkie żebraczki są poruszone, one biegną, a to tu, ale to są takie odruchy, takie hipochondryczne, takie nerwowe, co zresztą widać i nawet ja myślę, że dziecko małe zauważy, że w domu coś się dzieje, że matka z ojcem się kłócą, prawda, biją się, to dziecko zauważy i dzieci nawet potrafią dzieci płakać, jak coś się w domu złego dzieje. Także proszę Państwa, tym najlepszym papierkiem dla kluczowym są właśnie dzieci, ale my odwołujemy się do tego pierwszego, pierwotnego takiego, wiecie Państwo, instynktu. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy wtedy górą, jesteśmy oryginalni, jesteśmy prawdziwi, jeżeli no, pokazujemy to, co pierwsze. No bo proszę Państwa, u gadów, no to nie ma uczucia, one jeden, drugi to poszło, ogon widziałam, matka odgryzła jakiejś ciotce, nażarła się i zadowolona była i mówi, o, odczepcie się ode mnie, ja przeżyję, a wy wszyscy zginiecie w Armagedonie. No i po prostu tak o tym Armagedonie tu w Europie nikt nic nie mówił, a w Ameryce to słowo bardziej było znane, dopiero teraz zaczynają mówić, nawet ci moherowi, to proszę Państwa, po Świadkach Jehowy, to na wszystkich stadionach, gdzie byli Świadkowie Jehowy w jakich halach, salach, to wszędzie i z tym krzyżem potem ten papież leci. Tutaj na tym stadionie dziesięciolecia byłym, teraz narodowym, to przecież Świadkowie Jehowy to byli w 85 roku, w 86, w 87, to ludzie na oczy swoje przejrzeli, to was tak dużo? Ja mówię, a co? No. Także proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu i po prostu jest, że na stadionie Legii też w lipcu będzie kongres, zapraszamy już, możecie nawet namioty, namioty możecie dostawić dookoła stadionu na Legii. Ja mam już zaproszenie, mam, jak spotkasz Światku, to weź od nich zaproszenie. One mają już, tak. Będzie, woda. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie TOK FM. Myślałeś, że tak cały stadion najdzie Legii, żeby każdemu zaplepić. Pierwsze radio informacyjne. No ten Wiesław Gomułka był bardzo dobry. Taki porządek tu zrobił, że po prostu wiesz. Program telewizyjny. Teraz także ty nikt ty nie narzekaj, że to nie było wnuczki Wiesława Gomułki. Coś tam kaładuchy pozamiata. Bo przecież to są bardzo uczynne Wiesława Gomułki. Te wnuczki, prawnuczki, to wszystko, co Świat bardzo lubi. Świat moherowy bardzo lubi, no bo on czystkę zrobił, porządek, to przynajmniej Wiesława Gomułkę uszanować, uczcić, pomnik mu wystawić. I nie krakać, nie gdakać, nie kwakać, nie pierdzieć, nie trzeszczeć, nie trzeszczeć. Poza tym do naszej szkoły, jak tam byłem ja. Nie ma, że to są naprawdę na żywo? Tak, tak, że 21.40, mogę się zareklamować przy okazji. No, ale trzeba nawet, bo ja tutaj polecam. Ile w sobotę o 15.40, 21.40. Wszystko do internetu, wszystko do internetu. To może niech sobie Państwo obejrzą i posłuchają. O tematach godzinności, tak, o polityce, o Jarosławie Kaczyńskim. Nie, no to komentujemy bieżące wydarzenia Rydomacy i Renata Kaczyńskiego. Więc będzie na pewno żywiołowo. Pani Renata Rydomacy na pewno coś to pewnie. Ja uwielbiam słuchać Pani Renaty, nie zawsze się zgadza, bo ona zawsze to robi z takim zaangażowaniem. Ale jest pełna pasja. Z taką pasją, że naprawdę lubię niezależnie od tego, o czym i niezależnie od tego, co się dzieje. Ona ma potencjał na swój. Ale nie potrzebujemy jakiejś głupoty. Potrzebujemy Aliny Lasowej, reżyserka.
Kamalarka, słuchaj, Kamalarka, nawet śpiewała w zespół Śląsk. Proszę, tak. Trochę telewizji, chociaż nie tylko jest pana program, to wierzę. Ona, jak Natalii Szpilka, tłumaczyła rowerowym warszawiankom, jak dojechać, a to na Bacha 15 do Domu Kultury, gdzie Marta nie Kardasz, tylko jakaś tam uczyła malarka ją malować, bo ona przecież już malarką została i poetką była, i śpiewała, i reżyserką. I tak tutaj tę Warszawę wyreżyserowała, że ta Rysia się wściekła na nią. Mówi, że Alina nosi w budzie dwa numery za duże, przy dółku za darmo źle. Ta Warysia to była złośliwa, ta wielka. Jak ktoś więcej znaczy niż coś, no to trzeba go obsmarować. Na tym polega, że Bracznica Wielka, że oni nie biegną, nie poruszają się do czynienia dobra, tylko do czynienia zła, do przynajmniej do zebrania. Dla siebie, dla rodziny, wyżebrać, nabrać, nałapać, nacapać. To więc taka Marysia w Ameryce Białystok powiedziała, że taki baciuszka żył był, się tego zolata, nalapał, nacapał i potem jak mu przyszło mu umierać i nie miał rodziny, to oddał na cerkiew wszystko. To przynajmniej dobry człowiek. A tak to, bo on chciał zapisać, że posmiertnie może ktoś go zmartwychwstać, może przez jakichś innych ludzi, że on będzie może tu był, może będzie żył i to zolota odzyska. To ja dlatego lubię mowę, bo one obnażają bez litości. Ile lat pani jest w tej superstacji? No już sporo, 10. 10 lat już. Taka trochę weteranka. Nie no, 10 lat to jest dopiero pierwszy, ale to dopiero pierwszy etap, bo do tego zawodu się trzeba uczyć przez całe życie. Tak, uczyć się tak. Ja pamiętam tam jakiś dziennikarz PNN chyba wchodził 30-lecie pracy i pomyślałam sobie, wow, też bym tak chciała. To jest inny w ogóle temat. Jak się patrzy, jak wyglądamy zachodnie, te takie... Zachodnie, żeby to nie było takie wszystko, co na zachodzie, to fajne, ale te takie markowe z tradycjami media zagraniczne, to zauważamy, że ci gospodarze programu, później to prosiwe głowy i to niezależnie od tego, czy kobieta, czy mężczyzna, to są ludzie z doświadczeniem, od których jak ja coś słyszę, to ja widzę, aha, ten pan mógł przetrawić, niezależnie od tego, na jaki ale on taką ma... Także dziękujemy za wysprzątanie całego pokoju, proszę Państwa. To ja domyślam się, że on już tyle zjadł tych rozmów, on się już nie boi tego polityka, z którym ma ewentualnie porozmawiać. No się nie boi polityka, bo jak ma trochę oleju w głowie i kilka rozmów poza sobą, no to chyba już się nie boi. Ja to rozmawiałam chyba z całą Warszawą naprawdę i z młodymi, i starymi, i co poumierali, co jeszcze będą żyć. To zawsze jest niebezpieczeństwo. Ze wszystkimi rozmawiałam i z filozofami, i z Szymonem Gawelińskim, i oj, nie ma możliwości uzyskania same świty. Przez wiele lat. Proszę Państwa, no, Manchester City. Nawet, proszę Państwa, siedziałam w pracy z tym Jaruzelskim. Jak on się nazywa? Bo ktoś mi mówi, zaczynała pani Wojciech. Wojciech Jaruzelski. Była tam promocja książki w Pałacu Staszica i był taki, pamiętam, ogromny stół. Bardzo dużo kanapeczek, bardzo dużo wina, ciasteczek. Taki nasadzony ten stół. I ciekawa promocja. No i taki pan powiedział, proszę Państwa, no książka piękna, kupujmy do zdjęcia. No coś takiego może, no w każdym bądź razie, tylko tyle pamiętam, że był okrągły, mały stół. To było na takiej scenie, na podniesieniu, tam nie było za dużo miejsca, ale ten stół, ja siedziałam z Jaruzelskim. I teraz tak, ponieważ ja jako ta rasowa jekówka, no to no, ja bym miała o czym z nim rozmawiać, ale to ponieważ tak krótko było, to żeśmy nawet nie popatrzyłyśmy się z Jaruzelką i po prostu ten pan powiedział tak, proszę Państwa, wszystko jest do wzięcia, oczywiście, że do kupienia, a zapraszam Państwa na poczęstunek. No i ten poczęstunek taki był większy. Stół był ogromny, ale że ludzi sporo, to tak za 20 minut to wszystko zniknęło. No. Także proszę Państwa, no był Jaruzelski, bardzo mi się patrzył w oczy, bardzo miły, tak żeśmy sobie pomagali, utrzymując siebie przy życiu, żeby tak pomagali, dopomagali sobie, choćby tym spojrzeniem, bo tak tu odezwać się nie ma jak, tu nie ma kielichów, wartu, szałtu,
jak do tego stołu się rzucili, no to przecież, żeby Jaruzelski się nie podniósł, no to by też tej lampki widać nie wypił. Dlaczego? Proszę Państwa, no niestety, Warszawa jest biedna, dużo nie postawi, a jeszcze więcej po ulicach chodzi, to więc co chytrzy, bardziej chytrzy, no tacy bezdomni potrafią wleźć, potrafią się przecisnąć. Nawet jak ich ochrona i to i ja, no tutaj stąd widziałam, od razu w telewizji. No. To już po 40, kiedy uzyskasz jakąś wiarygodność i możesz się zawodzić. No wiesz, teraz to jeszcze inne rzeczy muszą mieć. Teraz to 3-4 rzeczy muszą mieć. I zaproszenie, i tu, i na e-mailu, i tak, i to. No najłatwiej powiedzieć, że na e-mailu się zgłosiłam, zatwierdzone, przyjęte, zaproszone, jestem. I cały czas się uczę, staram się czytać, dokształcać, ale no w Polsce. Także proszę Państwa, czy komuś się chce sprawdzać, czy nikomu się nie chce sprawdzać. Bardzo rzadko jest tak, że jest obficie. Bo jak jest obficie, to i tak zostaje. No więc tak, jak jest orły i sokoły, to te różne melchiory są bardzo bogate, melchiory. To raz jak pojechałyśmy do Ameryki Białystok, to tam już o tych rzutach dzisiaj mówiłam trochę. A tam jeszcze trochę 40 km i pustka Białowieska, to rzeczywiście te żubry były i jelenie. Tutaj tutaj jak mamy tę makrynę mieczysławską, to ona mi podobno jest do żubra. Także tutaj mamy taki bakstwo siedzi, makryna mieczysławska. I ona takie te to jest właśnie tutaj przez Warszawę bardzo dużo takich bakstw przejechało, bo one myślą, o Warszawa to dla nich, tu się zakręcą i przez Warszawę pojadą, bo jednak wiecie Państwo, po Warszawie na Saskiej od lat mieszkają takie szlachcianki, które te baby zwaliste zwalają, ale one raz kopły je z lewej strony, kopnęły z prawej, dały kokosa, tu tam turchnęły i przez Warszawę przejechały, dalej pojechały. Natomiast te szlachcianki, one ciągle, że Warszawa, że Warszawa, że Warszawa, och ja. No i rzeczywiście może ta Maryja teraz zbawia tę Warszawę w jakimś sensie, że tutaj ci terroryści jakoś tak nie zaatakowali po pierwsze wcześniej, ten kryzys Polskę ominął. Także same jakieś opieki tutaj odczuwamy, opiekę. Opiekę. Że Warszawa u Matki Boskiej wyczuwa taką opiekę. No i teraz co to będzie, co to będzie, co to wszędzie, co to wszędzie. Ksiądz bierze pokolenie. Tu Janka Witka, ksiądz był jak za pierwszym razem. To się pytał, czy jest koperta. A potem już się nie pytał, był na biało ubrany. Ta prawa strona boi się, że przychodzą... Na biało był ubrany, no i ten Janek z nim porozmawiał, tu mieszkanie wyświęcił i tak wyświęcił, że Janek Maciej Witek nogi wyciągnął po jakimś czasie. To znaczy umarł na rok temu. Z radością i dyskutowałam z prawicowymi publicystami. I teraz po prostu ona tutaj ma dostać to ubezpieczenie, będzie płaciła chociaż za 2-3 miesiące za to mieszkanie, czy za co. Gdyby ta Maczyna Mieczysławska po śmierci pobłogosławiła ten dom, no, że nie przyszli tu za darmo, ale pilnują tych ścian, pilnują tych murów, żeby Żyd nie zabrał tego miejsca, żeby... Ale nie wiem, czy ty wiesz, że o to mieszkanie ubiega się nie tylko spółdzielnia Sław, ale jeszcze plan bankowy. Rzecz, że moim zdaniem, jak takie pogoduje podjęcie, jak na przykład tutaj zaprosiła Dominika Wielowiejska, nie pamiętam jak się nazywa. Ale jest taki, że 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 jest taki,
Ale to wtedy musisz powiedzieć przed sądem, że sprzątaczka sama mówiła. No, że oni tu chcieli, już tu chcieli wejść, ale już tu chcieli wejść. No to dlaczego te druty? To więc niech ona się nie wykręca tutaj, bo jeżeli dwie osoby, trzy osoby słyszały, a sprzątaczki zauważ, że nie ma. I Łukasz Warzecha miał skłonność... A, no dlaczego? Dlaczego nie ma argumentami merytorycznymi, tylko ad personam. Czyli na przykład... A może na innych blokach są? Ja powiedziałam argument merytoryczny, a na to... Bo pewnie pani prezesowa i policja się tym powinna zainteresować i sąd. Dlaczego sprzątaczka ze sprzątaczem byli zwolnieni, bo no ta cieciowa to dopiero potem, po śmierci. Ale sprzątał jej mąż i ona powiedziała, że ten jej mąż nie jest winny. Nie jest taki zły. My wam dobrze życzymy, bo Janek Witek powiedział, że ten dziad podsłuchiwał pod drzwiami, jak on otworzył drzwi. Dlaczego jego zdaniem to nie jest dobry pomysł? Ale ona powiedziała, że ten jej mąż nie jest taki zły. To spółdzielnia Sław chciała zabrać mieszkanie. Ale moim zdaniem to jest sytuacja czasami, że jak to mówił Mrożek, duchy trzeba nazwać duchy. No. Czyli jeżeli mamy do czynienia z kimś to czasami też można zabrać nieczysto, ale te osoby zazwyczaj... No i dobrze, to przynajmniej jedna osoba nie wolna. Jeżeli trafią na kogoś, kto nie jest spokojny i się odwiedzi, to nagle jest takie oburzenie, a nie, jak to mi rano, ale wiesz, ona mi tak powiedziała, no co za po prostu chamka, jak tak nagle. No nie mogę tak. Nikodemie Dyznie opisał taki mechanizm, wypowiedź ministra Jaszczuka jest po akcji pana Dyzmy. Zaświecić takiemu jasną cholerą i zobacz, jak jest mały. Tak, to jest taki mechanizm, czy pan zauważył, że teraz jest tak, że ta prawa strona wszystkich obraża, wyzywa, ja ponieważ jestem za szeroko rozumianą wolnością słowa, taką naprawdę amerykańską, według amerykańskiego sądu najwyższego, cały dzień tego nie zabraniało. Tylko dajcie komuś, kto się nie zgadza, możliwość tego pojazdu. Czyli jeśli ty mnie możesz nazwać zdrajczynią, to ja mogę powiedzieć nie. A moim zdaniem łamanie konstytucji to jest zdrada Polski. Moim zdaniem wy jesteście zdradzani, bo łamiecie konstytucję. Ale czy ja mogę tak uważać? Nie, bo jak ja powiem coś takiego, że moim zdaniem zdradzą Polski jest ten, kto łamie konstytucję, to zaraz się pojawia hejt, że on się zwykle porównuje tam, do jakich u nich to jest korzystanie z wolności słowa. Niech pan im tego zabroni, to pan od prawicowych publicystów usłyszy, że pan hamuje debatę publiczną. Kiedykolwiek pani mówi coś, nigdy muszę przyznać, że to jest niesamowite, ale nigdy w superstacji mi nikt nie powiedział ani kogo mam zaprosić, ani co mam mówić, mimo że tak, mam szefa, z którą bardzo często się twórczo wspieramy, ale to nigdy nie są spory, to są spory dotyczące idei, czyli sobie dyskutujemy o feminizmie, na przykład o tych rzeczach, tak, jest bardzo twórcza, fajna, kreatywna atmosfera w pracy, pewnie dlatego mogą powstawać takie programy. Natomiast jest pełna niezależność, co dla mnie jest takim w ogóle fenomenem, dla mnie superstacja jest fenomenem polskich mediów, bo mamy pełną publicystyczną niezależność, to jest niesamowite. Dział Newsroomowy, dział informacji kompletnie się do nas nie wtrąca, to jest szefem Newsroomu jest Wiktor Bater, który jest bardzo dobrym dziennikarzem i często ma bardzo dobre pomysły, bardzo dobre rady, ale jest pełna niezależność publicystyczna. To jest dla mnie zawsze jest i było niesamowite i naprawdę superstacja, nie wiem jak jest w innych stacjach, no to pewnie w Toku jest podobnie, ale dla mnie, jeżeli chodzi o stację telewizyjną, superstacja jest takim małym, ale dzielnym, dziarskim, naprawdę fajnym fenomenem, bo... I ja się zastanawiam, dlaczego skąd się bierze to, że ona nie jest aż tak popularna jak moja. No. Na nic się nie zgadza. Bez budżetu się wniosek nie zrobi i nie ma takiej możliwości. Jest to nasze wieczorne pasmo publicystyczne. I ona się przestraszyła, ta pani prezesowa spółdzielni Sław, wiceprezesowa.
szukała talerzy. Nie, ja tylko chcę zobaczyć, jaka pogoda. Kortki specjal kurwa. Super konkurs. Siedzieć tam oglądać. Ale to bardzo miło. Bardzo miło. Przyjdź. A która dzisiaj jest ten sobota, niedziela, która będzie? Nie, no. Karolina Żoła. Droga nie jest. Mecenasa, droga loku. Poza tym mecenasa. A dacie? Ale jest coś nie ma. Ale to jest to. To jest to. To jest to. Proszę Państwa, co my możemy na to Państwu poradzić? Nie możemy, nie zmieniamy się. I teraz tak, oni dają, teraz tak, pójdzie do badaczy, abyś się mogła dobrze poczuć. O Jezu, mogę sobie podnieść na... Ale ja tylko tego nie rozumiem. Jak można... To jako 11 dają, Kasiowie. To nie powinno. Że jak zwierzę na rzecz prowadzić. Mogą normalnie prowadzić, prawda? No ten, kto wyjrzał przez okno, wyjrzał, to zobaczył, a tam nikt tego nie widział. No. No nie, Facebooku pokazywał, nie na Facebooku. Tam tu nie spał chodzi, ale to o mieszkanie chodzi, bo to nie są żarty, jak na 10 lat, czy co, bo tam jakaś baba mieszka, ja mówię, czy to ta baba z tym łysym, co kiedyś ja tam była, chciałam przenocować, a tam jakaś baba z łysym mocharowy. Może z tej Zoszki. To jest po jego babci, ale czy to prawda? To tak samo mówi jak i ty. To taka gadka jest. Jako wyjdzie mi dobrze, ty poszłaś, ty Matej,
odpowiadał żurnalnej wiadomości, że nad Elizą szalał tajfun na Lidze i tak mu się to spodobało, że stwierdził, że będzie Eliza, bo nikt w miasteczku nie ma tak na imię. No ale to jakaś historia, że profetycznie podszedł do sytuacji, bo iść tajfunowo. Bardzo mi się spodobała ta historia. Rozmawialiśmy trochę z Superstarą w ogóle dziennikarstwa o tym, że doświadczonych ludzi potrzeba by w dziennikarstwie. Przechodząc do Superstacji, w której pani jest dzisiaj na przykład o 15 ile, 14 ile, to jest w Kijowie na przykład, ale to nie są te ruchy faraona, to są nie prawdziwe. Uważaj, że Superstacja jest młodość i jeszcze raz młodość. Nie ma tam, a teraz szefem niosłowym pan Wiktor Bater, który ma doświadczenie i z którym można na pewno porozmawiać o Warszawie. No ale dopiero jest teraz, są drugi, trzeci rok, może tak? Ale ciało kierownicze. Nie brakuje tam, jak pan myśli, nie brakuje tam właśnie kogoś na początku samego. Takich ludzi, którzy by tych młodych wprowadzali tak na spokojnie. Tak jak, no tak jak myśmy wchodzili, no nie wiem, nie brakuje tego. Mi brakuje tego, co wszędzie, właśnie tego systemu mentoringu, tylko to wynika z pewnych naszych nawyków, no trudno oczekiwać, że bez Superstacji, znaczy trudno oczekiwać, no można by to stworzyć, tak, ale trudno oczekiwać w sensie takim społecznym, żeby akurat w Superstacji było coś, czego po prostu nie ma w Polsce, bo moim zdaniem pewnych rzeczy nie ma, dlatego że nikt o nich nie myśli, bo nikomu one nie przychodzą do głowy. I to jest śmieszne, że wiele rzeczy robią ludzie, którym po prostu nikt nie powiedział, że nie da się tego zrobić. Tak samo jest z tym mentoringiem. Jest tak, na przykład w Superstacji, no jest Janina Kowalowska, taka jedna żeby tych młodych szkolić. Mi tego brakuje, tak. Ja sama chciałabym mieć starszych od siebie dziennikarzy, których ja bym się mogła uczyć, ale też czuję, że młodsi mogliby się ode mnie czegoś nauczyć, tylko też to jest tak, nie wiem, jak młodych się teraz chce uczyć, znaczy teraz. Ja nie wiem, nie chcę wyznać jak stołecie, nie wiem, jak było kiedyś. Ale ja obserwuję takie zjawisko w ogóle w mediach, że przychodzi 20-parolatek po studiach, jakichkolwiek albo w trakcie, dostaje do mnie ten telefon, pisze mi się dalej do komentowania. Nie wiem dlaczego, bo ja bym 20-latkowi nie dała niczego komentować, bo moim zdaniem by to Politycy, żeby na podstawie tych informacji oni mogli sobie zrobić coś nie, zagłosować na dobrych ludzi, a nie na tych ludzi oszukać ich kontaktów. Nie wiem, czy to zależy, nie powinien się podkreślać, bo ona jest bardzo ważna. Uderzenie w dziennikarstwo uderza się zawsze w ludzi, bo ludzie pozbawieni informacji to są ludzie, którzy będą wybierać oszustów, żeby udzieli osoby, które będą im szkodzić, bo tak to wszyscy żyjemy w złym kraju. Zdanie dziennikarza publicznego, debata publiczna, to jest coś najważniejszego, to jest tak lokalne, najważniejsze jest Wy musicie wyjść, bo jesteście bezdomne, a nie ta foto będzie wjechała. Ale to jest warunek, ale jest warunek, że młody chłopiec
To jest jego wina, on po prostu wiesz, jak jest gospodarny, jak patrzy, że to tu niepotrzebne, to nie przyjmie, to wiesz, a nie daj Boże zapomni, to jest. Ale on taki gospodarny, sam sobie umie zrobić, ale szumnięte baby jakieś z Polski ściąga. Ja raz tam idę, a tam jakaś baba z łysym. I ten łysy pojechał w Warszawę, ja mówię, on taki łysy, ale ja gdzieś go widziałam, mówi. A tam on zawsze mówił, że ma nieczynne. Nieczynne. No to więc wszystko. Pamiętam, że początki lat 80.